Jest zwycięstwo, zwycięstwo. Jezus złamał depresję i przekleństwo. Jest zwycięstwo. Halleluja, kochani, zatrzymajcie się i posłuchajcie. Nazywam się Damian Lorek i jestem tutaj dla was. Jestem tutaj z dobrą nowiną. Kochani, chcę wam powiedzieć Ewangelię. Chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus tak was umiłował, że wydał samego siebie za was, za okup was wszystkich. Kochani, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Każdy zgrzeszył, a karą za grzech jest śmierć. Kochani, 27 lat byłem grzesznikiem. Byłem cudzołożnikiem. Kochani, 8 lat byłem uzależniony od narkotyków, od imprez techno, od różnych innych rzeczy, od masturbacji, od pornografii. Ja dziś jestem wolną osobą, bo Jezus Chrystus uwolnił mnie, wyswobodził mnie. A dlaczego? Bo zgodziłem się z Bożą prawdą. Ja przyjąłem, że Jezus Chrystus umarł za mnie na krzyżu, że Jego święta krew mnie oczyściła z całego grzechu. Uwierzyłem również w to, że jest Synem Bożym, że jest jedynym pośrednikiem do Boga Ojca. Do Boga Ojca. I ja w 2015 roku narodziłem się na nowo. 27 lat byłem martwą osobą, byłem martwym człowiekiem. Ale gdy Duch Święty wypełnił mnie od wewnątrz, to ja dziś żyję i świadczę o tym, że wielki, potężny Król, Zbawca i Król żyje. I Jezus Chrystus, kochani, zmartwychwstał. To jest Ewangelia. Chcę w was wzbudzić prostą wiarę, że jeżeli dziś chcecie prawdziwie spotkać się z żywym Bogiem, to zawołaj z głębi serca: Jezus, ja ciebie nie znam, ale ja chcę cię dziś poznać. Ja chcę doświadczyć twojej prawdziwej miłości. Kochani, ja wam nie mówię o religii. Chrześcijaństwo to jest relacja. To jest relacja, osobista relacja z żywą osobą, z Jezusem Chrystusem. A stanie się to wtedy, gdy ty narodzisz się na nowo. Bo jeżeli jesteś martwą osobą, czyli martwy duchowo, to ty nie masz relacji z Bogiem. Nie masz relacji z Bogiem. Ale religia w tym kraju pokrzywiła obraz Boga. I ty myślisz, że ty się modlisz do Boga, ale twoje życie nadal jest w bagnie, nadal jesteś uzależniony. Chcę ci dziś dać receptę, prostą receptę, abyś dziś uwierzył w Jezusa Chrystusa, że jest jedynym Zbawicielem. I to On umarł za ciebie na krzyżu. Musisz dziś przyznać się do grzechu, że jesteś grzesznikiem. Ja się przyznałem, ja padłem na kolana, zacząłem płakać. Łzy same ciekły mi po policzkach. Nie ogarniałem rzeczy, ale Duch Święty przekonał mnie o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Dziś jestem wolną osobą. Ja nie muszę ćpać, nie muszę jechać na dobre imprezy. Tą pustkę, którą miałem w sercu, Jezus Chrystus wypełnił. On ją wypełnił. Jeżeli ty dziś masz pustkę w sercu, to właśnie ten Bóg, Jezus Chrystus, chce za twoim pozwoleniem, za twoją zgodą, jeżeli ty się z tym zgodzisz, wjeżdżaj. Jezus, masz otwarte pole do tego, aby twój święty duch przemienił mnie od wewnątrz na zewnątrz, tak jak ze mną to zrobił. Czy ty dziś chcesz się pojednać z Jezusem? Kto dziś z was chce oddać życie Jezusowi? Kto z was chce pojednać się z żywą osobą, z Jezusem Chrystusem, i gdy umrze, mieć pewność zbawienia? Ja mam pewność zbawienia. Kto z was chce dziś mieć pewność zbawienia? Stanie się to w kilku sekundach. W kilku sekundach. Podejdź tutaj. Chcemy się o was modlić. Chcemy się o was modlić. Uwolnić Boży ogień w jakąkolwiek chorobę i patologię w twoim życiu. Bóg jest prosty. Bóg jest prosty. Bóg nie jest religią. Ja to będę cały czas powtarzał. Bóg jest żywą osobą. Jezus żyje. On zmartwychwstał. I On dziś żyje w nas, bo narodziliśmy się na nowo. Jego święty duch w nas mieszka. I On dziś chce w tobie zamieszkać. On chce w tobie zamieszkać.
ale dał ci wolną wolę. Ty wybierasz. To ty, przyjacielu, wybierasz, którą drogą pójdziesz. Którą drogą pójdziesz? Ja wybrałem prostą drogę. Drogę do nieba. Drogę do Boga Ojca. Do Boga Ojca. I to Jezus Chrystus objawił mi tatusia. Dziś On chce tobie to objawić. Tobie. Zapraszam cię. Jeżeli chorujesz, jesteś zniewolony czymkolwiek, to dziś Boży ogień, prawdziwa Boża łaska chce cię uwolnić i wyswobodzić. Za darmo. Zbawienie jest za darmo z łaski. Z łaski, nie z uczynków. Abyście się mnie chlubili. Abyście się mnie chlubili. Halleluja. Ojcze, dziękuję ci za ludzi, którzy mają otwarte serca, którzy przyjmują te Boże prawidła. Duchu Święty, przekonuj ludzi o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Niech dzisiaj ci ludzie spotykają się prawdziwie z tobą, Jezus. Niech oni pokutują. Pokutują. Kochani, jest grzech i ten grzech oddziela cię od Boga. Ale Jezus Chrystus, Jego święta krew jest aktywna. Jest aktywna i tylko ta święta krew może cię odbyć z tego grzechu. Z tego grzechu. I wyjdziesz z ciemności do światłości. Halleluja. Tak jak ja to zrobiłem. Za darmo zapraszam was. Zapraszam was. Kto chce oddać życie Jezusowi, to podejdź tutaj. Podejdź tutaj. Halleluja. To jest żywy Bóg. To jest Jezus Chrystus, który żyje. Amen.